tak zwanych małych świadków koronnych. Za rzekome posiadanie narkotyków ma trafić za kratki na ponad 5 lat i musi zapłacić prawie 500 000 złotych na cele charytatywne. Dlaczego bez dowodów skazano popularnego rapera? Sprawdzała Ewa Mirkowska. Tu są zasady, jaka cena twarzy? 5,5 roku bezwzględnego więzienia i prawie 500 000 złotych na cele charytatywne. Na taką karę sąd skazał warszawskiego rapera za handel narkotykami. Bonus RPK uważa, że został pomówiony przez 3 tak zwanych małych świadków koronnych, czyli współsprawców domniemanego przestępstwa. Jeden z nich miał zeznać, że kupił od rapera prawie 26 kg narkotyków. Sprawa się opiera tylko na samych pomówieniach, bez żadnych dowodów, billingów, żadnego zakupu kontrolowanego, nie ma żadnych telefonów, żadnych dowodów namacalnych, czyli tych narkotyków, o które stricte chodzi. Małym świadkiem koronnym, który obciążył bonusa, jest Michał.